Siemanko, ludzisko, dziś otwieram paczuszkę od Piro Arta. Zakupiłem parę petard w sumie i jakieś różki Harry'ego Pottera, nie wiem dokładnie jaki. I wybrałem sobie jeden gratis, który w sumie był najlepszy z tego, co mogłem wybrać. Paczuszkę petardy i to wszystko przychodzi na nas w takim opakowaniu, bo to nie jest duże zamówienie z tego, co ja zrobiłem. No, trochę jest duże, bo jest dużo mniejszych petard niż większych. Pierwsze, co już ukazuję, to są Delowa Rana. Mam nadzieję, że dobrze mówię tą nazwę. No, nie chcę się pomylić, bo to jednak dla mnie by było trochę smutno z tego powodu. No dobra. Paczuszka jak paczuszka. No tak, 20 gram neku na całe opakowanie. W jednym opakowaniu jest około, no jest nie około, tylko są 4 petardy. No, od Tlaska oczywiście. No, tu mamy. To nie jest ta, co nas interesuje. O, tutaj by ktoś chciał sobie poczytać. O, żeby ta latarka wam nie przeszkadzała. Bo jak zapalę moje światło, oj, to będzie słaba jakość. Na pewno. A nie chcę tego robić. No. Tutaj możecie sobie zapauzować i przeczytać. No dobra, to były pierwsze petardki. Oczywiście dwa opakowania. Dalej tak. To nie są żadne zwykłe. To nie są żadne takie papierki, co wkładają. Tylko tak. Ląd. Jaki ląd? Ląd wolny. Dobra. Ląd, jak to ląd wygląda. No, zapiosek, zapało. No, jak ląd. I taki ląd trochę grubszy, jak na przykład macie przy wyrzutniach, coś w tym stylu. Nie tak jak macie petardak, taki cieniutki. A właśnie, przy okazji, jak ja już mówię o tych, to wyciągnę jedną petardkę stąd i zobaczymy, jak wygląda. No dobra. Ciężko to będzie jedną ręką. Ale dla chcącego nic trudnego. Jak tam widać, jest trochę tych petard. Nie chcę otwierać tak do końca, żeby mi się całe nie otworzyło. No, petardka wygląda w ten sposób. Od klaska wszystko ma nieodpisane. Tutaj mamy zapewne flarę w środku, która, no, mówi, że zaraz będzie bum bum. Dalej mamy taki koreczek jako taką, no nie wiem, zatyczkę. Nie mogę znaleźć słowa. Wybaczcie mi za mój głos, ale jestem lekko przeziębiony. A ląd ma dość długi, te petardy, jak widziałem, więc no nie jest to irle. Na pewno jak ktoś uważa, łap mnie urąbię. A petard takich nie powinno się odpalać w ręku, oczywiście ich nie rzucać, tylko kłaść na ziemi. No to tutaj mamy 4 metry szybkiego lądu. O, szybki ląd wygląda mniej więcej. Każdy może inaczej wyglądać, ten akurat wygląda tak. O, no dobra. To już nam się tutaj uzbierało na razie takie coś. Mamy tak. Dumbumy 5G, do których przyjdziemy za chwilkę. Na początek chcę pakować te wszystkie ekskluzywy. Jaki Dumbuma F2 i różki Harry'ego Pottera. Dobra. O, to są takie zwykłe strzałówki. Mam nawet takie. Inne, co dostałem przy sobie, to mają 2,55 gram mleku na jedną. Mamy 10. No dobra.
No to tak, bonbon F2. No takie ładne. No dobra. To mam tak, te Dumbum F2. Tutaj oczywiście mamy cały opis tego. Tu mamy jakieś czaski czy coś. Nie wiem, nie znam się do końca polskiego chyba. Chociaż tutaj powinny się znaleźć. Ale go nie ma, czyli no, nas nie szanują. No to oczywiście takie żartobliwe. Nek 3 gramy na 20 petard. Tak? 3 gramy na 20 petard? Malutko. No ale czego oczekiwać od gratisu, tak? No dobra, odkładamy. Mam tak, eksplozywy. Jedyneczki, 4 opakowania. Mamy 160 petard. O, muszę się zastanowić, się obliczyć. Tutaj to jest takie upaćkane, nie wiem czym coś się wysypało. 6,4 gama na 40 sztuk. No wiadomo, to są takie jakieś piskacze, tak żeby jakoś były. Tak jak mówiłem, zrobię na pewno zdjęcia tych petard. No, ogólnie wszystkiego wam pokażę. Eksplozywy trójki. Jedna ma, gdzie to jest, tutaj jedna, całe opakowanie ma 10 gram, czyli każda petarda, petardziuszka, o tu są trójki, przepraszam, trójki ekskluzywy, 10 gram, no czyli po pół grama na petardę, po pół grama na petardę, no dobra. Dalej, eksplozywy dwójki, ja szybko zbiorę, już się mi trochę aparat nagrzewa i zapewne za chwilę latarka mi się wyłączy, a tego bym nie chciał. Dlatego mogą być takie cięcia, z czego bardzo was przepraszam, ale postaram się coś bardziej kupić. Takiego professional, ale na razie nie, bo to są na razie moje początki. I klasa trzecia? No serio? Myślałem, że druga. 8 gram na petardę, 20 sztuk, no to wychodzi na pewno po jakieś 0,20 coś grama. No dobra, to by było wszystko jak na razie. Tak, jak na razie. Wróć, nie wszystko jak na razie, bo zapomniałem o jednych petardach. Tam, ta, ta, dubumy 5G. No i dobra, ostatnimi petardami są Dumbumy 5G. O nie, nie robi mi aż tak ostrości. I ta folia, która odbija mi całą latarkę. Oh yeah. O, Dumbumy 5G. I tak, co się można zdziwić? Klasy czwartej. Nie klasy, to jest klasa P1 chyba, to jest od emiterów dźwięku. To tak, mamy 100 gram neku na opakowanie, czyli po 5 gram, jak same petardy się nazywają, Dumbum 5G. No. W sumie to fajne petardy, otwiera się ich na pewno. W sumie, tak, mam 2 opakowania tego zakupiłem, bo kurczę, jednak to już będą antyczne petardy i będzie trzeba sobie jedną dać na półeczkę, wiadomo. No, bardzo silne, bardzo, no silne petardy, tak, no. Potrafią zrobić niezły huk, zapewne, bo jeszcze ich nie odpalałem, nie wiem. Ale przekonam się za niedługo. Będzie fajnie, będzie na pewno wystrzałowo z tymi wszystkimi. I tak jak mówię, porobię zdjęcia tych petard, postaram się przynajmniej i wkleję je pod sam koniec odcinka. Wszystkie zdjęcia tych petard. Oprócz tych na razie nie będę otwierał, bo nie chcę, żeby mi się wysypały. Bo tutaj nawet widzicie, jak te petardy wyglądają, więc tutaj nie ma z tym problemu. Trzymajcie się i pa.